Siemano, z tej strony Sobota. Może zacznę tak. Potrafimy wiele, wiele gadać, ale jak przychodzi co do czego, to bardzo niewiele robić. Sprawę Piotra śledzę już od bardzo dawna. Jestem po prostu w szoku. Jest nie do wiary, że można osadzić niewinnego człowieka w więzieniu za czyny, których nie popełnił. Pokazuje to oczywiście niedoskonałość i niesprawiedliwość systemu, ale w jakimś sensie też prozę życia. Bo jak łatwo kogoś obrzucać błotem, pomówić dla własnego ego. Takim błotem też jestem obrzucany, z tym, że mam o tyle szczęścia, że nie siedzę po drugiej stronie muru. Jak wspominałem, sprawę Piotra śledzę od dawna i są ludzie, którzy walczą o jego wolność. Zdaje się, że już 9. rok. Niesamowite, że w ogóle można siedzieć w zamknięciu 9 lat za czyny, których się nie popełniło, siedzieć za darmość. Tak, to, no niesamowite. Nie do wiary. Mam dla was dzisiaj propozycję. Zbliżają się święta. Wysyłajcie kartki świąteczne i listy do Piotra, bo tam po drugiej stronie muru każdy taki list jest naprawdę na wagę złota. Dowiedzieć się, co się dzieje na wolności, albo usłyszeć jakieś dobre słowo, to jest naprawdę wielka rzecz. Pierwsze 3 listy czy kartki, które Piotr otrzyma i przeczyta do tych ludzi, ja wyślę taki komplecik płyt. Mixtape SMC i płyta od Moniuszki do Soboty. Pamiętajcie, żeby wysyłać oczywiście te kartki i listy z adresami zwrotnymi, żebyśmy mogli do was jak najłatwiej dotrzeć. I za co z całego serca naprawdę wam serdecznie dziękuję. Wesołych świąt. Pozdrawiam. Essa!